Nie żyje PPŁK Antoni Zienkiewicz. Żołnierz Armii Krajowej miał 101 lat. Nie żyje Antoni Zienkiewicz PS Cichy, żołnierz Armii Krajowej, w czasie II wojny światowej żołnierz ZWZ-AK, więzień polityczny okresu stalinowskiego, a także działacz antykomunistyczny. Odszedł w wieku 101 lat. Nie żyje Antoni Zienkiewicz PS Cichy. Smutne informacje o śmierci PPŁK Antoniego Zienkiewicza przekazała w mediach społecznościowych Fundacja Nie Zapominaj o Nas. Zasłużony żołnierz AK zmarł w nocy z soboty na niedzielę. Dziś w nocy w wieku 101 lat zmarł PPŁK Antoni Zienkiewicz, żołnierz ZWZ-AK, więzień polityczny okresu stalinowskiego oraz działacz opozycji antykomunistycznej, czytamy na profilu fundacji. Antoni Zienkiewicz nie żyje. Żołnierz AK odszedł w wieku 101 lat. Antoni Zienkiewicz został w 2017 roku odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Fundacja Nie Zapominaj o Nas przytoczyła w opublikowanym komunikacie także wspomnienia Cichego z czasów wojny. Nawet teraz, jak usłyszę język niemiecki, przechodzi po mnie dreszcz. Niemcy i Sowieci byli dla mnie wrogami. Od obu doznałem wielkich przykrości. Nie jeden by tego nie wytrzymał, ale ja wytrzymałem, mówił Zienkiewicz. Zmarł Antoni Zienkiewicz. Antoni Zienkiewicz był aktywnym członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Ostrołęka. Jak informuje tygodnik Ostrołęcki, weteran wojenny przez 55 lat prowadził własny warsztat kowalsko-ślusarski. Doczekał 12 wnucząt oraz 26 prawnucząt. W ubiegłym roku skończył 100 lat.